wróblu, jak uwolnić księcia z bańki. Informuje, że aby uwieść księcia z bańki lub prawdziwego mężczyznę, należy postępować inaczej, niż to jest opisane w czasopismach dla dziewcząt i dla kobiet. Czyli to podejście, że szczerość, otwartość, uczciwość, prawda popłaca. Czyli jak spotkasz mężczyznę, który ci się wydaje, że jest twoim marzeniem, to bądź szczera, otwarta, bądź serce na dłoni. Bądź jak ten szczery żuczek, opowiedz wszystko o sobie, wszystko, całą swoją przeszłość, wylicz więcej nawet niż on tego oczekuje od siebie. Jeżeli uważasz, że takie podejście poprzez szczerość zrobi duże wrażenie na księciu z bajki, to masz rację. Może zrobić bardzo duże wrażenie, ale zupełnie odwrotne niż oczekiwane. Kochana, jeżeli chcesz księcia z bajki, to on, ten książę z bajki marzy o księżniczce, a żadna księżniczka nie zachowuje się jak szczery żuczek i nie zalewa księcia z bajki opowieściami z kim, kiedy i ile razy. I dlatego, droga kandydatko na księżniczkę, jeżeli kiedykolwiek byłaś szczera, uczciwa, otwarta i to się ci nie opłaciło, to ci informuję, że następnym razem ci się również nie opłaci. A co ci się opłaci? Opłaci ci się, jak się dowiesz, jak postępować księciem z bajki. Mogę ci to powiedzieć.